To nie jest sprawa wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym gruchami mieszkalnych w numer 81 wysypowanym przy budynku regionalnym. Panie i panowie, chciałbym prosić panie i panów nie przeszkadzać. Budynku na osiedlu piastu 17 w Krakowie, na rzecz najemcy pani Stanisława Święty, zresztą zgodnie do 60% wynikała. Druk numer 895. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, radni państwo, radni projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie, budynku na osiedlu piastu 17. To jest to lokal mieszkalny, najmowany jest przez najemcę i ten najemca nie może kupić tego lokalu 90% odwodnika. To wygląda na to, że nie spełnia kryterium uchwały. W związku z tym, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, rozpoczęły uchwały dyskusję na temat możliwości przyznania prawa do budynku tego lokalu na drodze uchwały Rady Miasta Krakowa. W tym zakresie odbyły się zgodnie z zapisami uchwały dwie analizy na komisjach. Na komisji budżetowej 20 grudnia 2011 roku i na komisji mienia i przedsiębiorczości 6 grudnia 2011 roku. Obydwie te komisje zaopiniowały pozytywnie możliwość podjęcia indywidualnej uchwały z zastosowaniem 80% bonifikaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie mamy opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, która głosując 9 za, przeciw, nie brak przyjmujących się, przyjęła pozytywną opinię. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam, że odbyła dyskusję. Ustalam termin zgłoszenia autopoprawek. Przepraszam, jeszcze czytałem. Zgadza się. Dobrze, że pani złapała. Ustalam termin wprowadzenia autopoprawek.